Szczęść Boże! Szczęść Boże! Wrócił ksiądz proboszcz, nasz ojciec duchowny Sarkander. Pokój temu domowi. I wszystkim jego mieszkańcom. Jędrzej, ale wyrosłeś, nie bój się. To ja, ksiądz Jan Sarkander. Od kiedy przebywacie na plebanii? Co dzieje się w Choleszowie? Wybacz, księże, że pod twoją nieobecność rozgościliśmy się tutaj. Ale odkąd wielmożny Bitowski przejął władzę, poniża nas i prześladuje. A tu czujemy się w miarę bezpiecznie. Tak, szczyci się, kiedy ubliża nam. Na życie nasze nastają. Dlatego schroniliśmy się tu, na parafii przy farnym kościele. Nie ma nam ksiądz za złe, że tu pomieszkujemy. Ale skąd? To również wasz dom, zacni ludzie. Wcześniej, przed moją pielgrzymką do Częstochowy, to wy, dobrzy parafianie, dawaliście mi schronienie w waszych domach. Trudno nam żyć. Chcemy tylko w pokoju praktyki nasze pobożne czynić. Dobrze mówicie. Nie możemy złym okiem patrzeć na bliźnich. Bracia nasi czują złość, a ona szybko odbiera serca, a kiedy kamiennymi je uczyni, podpowiada nieprawość. Ludzie źle czynią, kiedy się boją i nie rozumieją innych. Co robić mamy? Modlę się o to, by Pan dał nam światłe oczy serca, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących. Bądźmy więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujmy drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Z Nim nie musimy się bać. Mamy wokół siebie ciągle dobrych ludzi. Mamy swoją parafię. Idźcie spać, już późno. Jutro przyniesie nowe nadzieje. Będziemy się wspierać, ale działając roztropnie. Nie będziemy narażać się na szykany. Nie będziemy nikogo prowokować do złych zamysłów. I jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli wiecie, że jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, niech przyjdzie na plebanię lub do kościoła. Tu będziemy wzajemnie się pocieszać. Nie chcemy szukać zwady. Niebawem, za miesiąc prawie, są święta Bożego Narodzenia. Przygotujemy się do nich dobrze. Idźcie na spoczynek. Z Bogiem. Z Bogiem. Dziękuję Ci, Matko Boga mojego i Matko moja, że szczęśliwie przyprowadziłaś mnie do domu mojego w Choleszowie. Bóg wie, że nie chciałem opuszczać tych, których dał mi w opiekę. Roztropność i odpowiedzialność za nich, posłuszeństwo wobec dziekana Skromierzyża sprawiły, że musiałem odejść. Bo bardziej narażałem życie parafian swą służbą, niż byłem dla nich pomocą. Dziękuję Ci, Matko Boska Częstochowska, że przyjęłaś mnie w swym świętym przybytku. Dziękuję Ci, Matko, za bezmiar łask, które za Twoim pośrednictwem otrzymałem. Ty wyprosiłaś mi nowe siły i światłe oczy serca. W rybniku niepokój znowu zasiał w mym sercu zwątpienie. Co robić? Z urzędem proboszcza złączony jest obowiązek mieszkania w parafii. Nadto niewątpliwie powinien prawdziwy duszpasterz osobiście szukać zagubionej owcy, a w razie napadu wilka, wybuchu prześladowania, nie uciekać jak najemnik, lecz życie swe oddać za zbawienie swych owieczek, gdyż w dzień sądu będzie musiał zdać sprawę, gdyby choć jedna owieczka zginęła z jego winy. Prócz tego obowiązany jest znać wszystkie swe owce, przyświecać im słowem i przykładem świętobliwego życia i tak postępować, aby one według słów i czynów jego także własne życie urządzić mogły. Te myśli przelałem na papier w liście do wielmożnego hetmana Lobkowica, prosząc, aby skierował do posługi w Choleszowie księdza Samuela Tuczka. Teraz wiem, że Choleszów to miejsce, gdzie powołał mnie Pan. Bym tu, jak prawdziwy duszpasterz, słowem i przykładem życia dał pociechę moim. Powinienem tu być.
Matko Boża, Tobie polecam swe życie. Panie Boże, bądź uwielbiony we wszystkich dziełach Twoich u progu dzisiejszego dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, dziękuję Ci za świadectwo wiernych Tobie. Dziś, 5 lutego 1620 roku, swoim przykładem Twojej chwały roztaczają święci. Dnia 5 lutego w Katanii na Sycylii uroczystość świętej Agaty, panny i męczenniczki za czasów cesarza Decjusza i sędziego Kwincjana. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niechaj życzliwie chroni wzrok nasz, by się nie poił próżnością. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała jedynemu Jego Synowi wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Boże, wybaw mnie w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj modlitwę moją, bo powstają przeciwko mnie cudzoziemcy, a gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają Boga przed swymi oczyma, bo to Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Odwróć złe na nieprzyjaciele moje. Chwała Ojcu i Synowi. Księże, księże, nieszczęście! Lisowcycy wkroczyli na Morawy. Podobno wcześniej gwałt zadali miastom księstwa cieszyńskiego, a teraz łupią Morawy. Okrutny czas. Czy my dożyjemy w ogóle pokoju? Ocaleli ludzie z majątku Wacława Bitowskiego. Powiadają, że nawet twój rodziny skoczył ucierpiał. Śmieją się, że Holeszów następny w kolejności. Bystrzyca splądrowana, miasto zrabowane. Jak to możliwe, że żołnierze żyją z rabunku, niszcząc mienie, kradnąc i zabijając? Bystrzyca zniszczona. Nie ujdziemy zemsty z rąk Bitowskiego i wielkorządcy Moraw. Podobno pastora braci morawskich zamordowali. Co robić? Przede wszystkim dajmy się prowadzić wierze naszej i roztropność zachowajmy. Zwołajcie wszystkich do świątyni. Panie Boże, Królu nieba i ziemi, racz dzisiaj prowadzić i uświęcać, władać i kierować serca i ciała nasze, zmysły, słowa i czyny nasze według prawa Twojego i według przykazań Twoich, abyśmy teraz i w wieczności przez Ciebie wspierani zasłużyli na zbawienie i wyzwolenie, Zbawicielu świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
Moi drodzy, ja sam siebie nie mam lekarstwa na zło tego świata, który wykorzystuje wiarę, buntuje przeciwko sobie wyznawców jedynego Boga. Ale zachęcam was, jak mówi święty Paweł, abyście postępowali w sposób godny powołania. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ja sam siebie nie mam lekarstwa na zło i gniew tego świata, ale mogę wam dać to przesłanie miłości, jakie sam otrzymałem. Zachęcam was, abyście się przygotowali na przyjęcie dwóch sakramentów, pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Te dwa sakramenty są zawsze objawieniem tej samej nieskończonej miłości do nas. Miłości, która przebacza, aby potem stać się miłością, która całkowicie nas ogarnia. Wiem, że to wszystko, co nas spotyka, jest trudne i po ludzku niemożliwe do zrozumienia, ale możemy zanurzyć się w pierwotnej miłości, przyjąć ją i jej światłem zmieniać świat. Kiedy w naszym sercu mamy światło Boże, stajemy się światłem dla innych. Moi drodzy, światło Jego miłości rozprasza mrok. Boimy się. Co z nami będzie? Wiem. Nie lękajcie się. Pan nas pokrzepi. Wiele razy mówiłem wam, jak wielką moc mają sakramenty święte. Odpowiedzmy już dziś, tak, miłości Boga, który czeka w konfesjonale. A potem zaprośmy Go do naszych serc, by je przemieniał i swoją mocą jednał nas ze sobą. Ignacy Loyola mówi nie tylko o wyproszeniu łaski, ale także o poddaniu się tej szczególnie mocno przemawiającej w Eucharystii miłości Boga do człowieka, która z grzesznika czyni go sprawiedliwym, z buntownika dzieckiem, a ze zbłąkanego pielgrzyma towarzyszem Jezusa. I wiecie, co się wtedy stanie? Co się stanie? Będziemy mieli Jego światło i ono nas ochroni. Czekam na was, dzieci moje, w konfesjonale. Po spowiedzi odprawię mszę świętą. Dałeś swego Syna, by mogła żyć, nie zginąć mimo plam w moim sercu. W miłosierdziu swoim napełniasz mnie spokojem, że Ty masz plan idealny dla mnie. Jesteś moją skałą, której zaufałam, gdy zawiał wiatr. Jesteś moim życiem, karmisz mnie obficie tym, co chcesz dać. Więc dziś siebie daję Ci, z Tobą, Panie, być pragnę szczerze, bo wierzę, że to właśnie Ty jesteś moim stróżem i pasterzem. Choćbym nawet zwątpiła, gdzieś się pogubiła, Ty jesteś. Gdzieś się pogubiła, Ty jesteś tam, jesteś tam. Choć świat zaskakuje, nic mnie nie odpruje od Twoich ran.
drogę, którą kroczyć mam, tak Cię wzywam, tak Cię wzywam. Odsłoń dziś przede mną Twój piękny plan. Chcę być szczęśliwa, być szczęśliwa. Panie, wskaż mi drogę, którą kroczyć mam. Tak Cię wzywam, tak Cię wzywam. Odsłoń dziś przede mną Twój piękny plan. Chcę być szczęśliwa. Choćbym nawet zwątpiła, gdzieś się pogubiła, Ty jest. Się pogubiła, Ty jesteś tam, jesteś tam. Choć świat zaskakuje, nic mnie nie odpruje od Twoich ran. O Trójco Przenajświętsza, niechaj Ci miłym będzie hołd służby mojej i spraw, aby ta ofiara, którą ja niegodny zaniosłem przed oczy majestatu Twego, była Tobie przyjemna, mnie zaś i wszystkim, za których ją złożyłem, stała się przejednaniem dzięki Twemu miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy. Niech nie ustanie na wieczne czasy, niech nie ustanie. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Bóg zapłać. Jutro z samego rana przyjdźcie do kościoła, gdy żołnierze zbliżać się będą do bram Holeszowa. Powitamy ich ze wzgórza procesją eucharystyczną. Może lepiej nie wychodźmy z kościoła. Pan Jezus, ukryty w Najświętszym Sakramencie, będzie naszym najlepszym obrońcą. Szczęśliwa nasza parafia holeszowska, że Bóg obdarzył nas tak gorliwym kapłanem. Jutro, jak mówi duchowny, zbierzemy się o świcie w kościele i tu zaczekamy na lisowczyków. I razem z Panem Jezusem ukryty w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy im naprzeciw. Jadą! Zbliżają się! Jest ich wielu, kilka tysięcy zbrojnych. Przekaż kapłanowi. Już idę. Hanka, weź chłopca i chodź z nami. Myślisz, że możemy? Mamusiu, chodźmy z wszystkimi. Chodź bez żadnych skrupułów. Ustaw się z nami w procesji, gdyż tu będziesz bezpieczna. A jak sama ze synem poradzić sobie przeciw kozakom? Dobrze, dołączmy do procesji.
Salvum fac populum tuum, Domine. Salvum fac populum tuum, Domine. Pan Jezus nas ochronił. Tak, a teraz już chodźmy. Bzdura! Dwa księżyna na pewno jest w mowie z żołnierzami. To prawda. Gdzie indziej wszystko zniszczyli. A tu, jak u kuglarzy, ukłon i odwrót. Zamiast się cieszyć, że zachowaj życie, to kłapniesz jęzorem bez sensu. Co za ludzie. Widzą, a nie wierzą. Widzą, a ślepi są, bo Boga żywego wyrzucili. Zawsze znajdą się tacy, co będą rozsiewać plotki. Co by nasz sekander nie zrobił, tak i tak go będą oskarżać. Niestety masz rację. Panie Boże, miej w opiece parafian z Choleszowa. Ilu z nich wytrwa wierze? Mnie oskarżyli o zdradę, o sprowadzenie żołnierzy na Morawę. Te oskarżenia to tylko pretekst, aby się na mnie zemścić. Ty, Panie, znasz moje serce. Maryjo, módl się za mną. Gdzie on jest? Nie mógł daleko uciec. Tu są ślady. Tam się schował, drzewie klecha. Mamy go. Janie Sarkandrze, został wydany za tobą list gończy. Na mocy tego dokumentu zostałeś okrzyknięty zdrajcą narodu. Zarzuca się tobie, że sprowadziłeś na nas nieszczęście lisowszczyków, którzy pozbawili życia wielu niewinnych ludzi, a majątki ich splądrowali. Jestem niewinny. Znalazł się niewinny, którego ścigać trzeba. Jestem niewinny. Zwiąż go. Zobaczymy, jak będzie tłumaczył się Bołomyntu przed namiestnikiem, wielbrzążym hrabią Władysławem z Żerocina.
przed Bogiem twarzą w twarz. Patrzę do wnętrza mego. Daj mi znak, co w sobie masz. Pyta tylko grzech, gdy stworzyłbym cię. Zapamiętaj, ty popie, łotrze i zdrajco ojczyzny, dzisiejszą datę 13 lutego 1620 roku. Wiedz, że tu miejsca na żarty nie ma. Dlatego powiedz zaraz i po dobroci, jakim sposobem Polaków i Kozaków powołano i wprowadzono na Morawy. Przezacni panowie, o rzeczach, o które mnie pytacie, nie mam żadnych wiadomości. Ci tu zebrani panowie wiedzą już o wszystkim. Rozważ więc, kłamco, przed kim stoisz. Wiemy, że powiernikiem jesteś Lobkowica. Tyś jego zaufanym przyjacielem. On ci wszystko wyjawił. Coś robił w Polsce. Przyznaj się, czy nie wiesz, ile niewinnej krwi przelali Kozacy? Ile miast i wsi spalili i złupili? Jest prawdą, że byłem w Polsce, ale dlatego tylko, abym dopełnił ślubu, który przed laty złożyłem, że odbędę pielgrzymkę do cudownego obrazu Matki Boskiej w Częstochowie. Skoro po wypełnieniu ślubu wracałem przez Rybnik, dowiedziałem się, że dalsza moja droga nie jest bezpieczna, a parafia zajęta przez duchownego niekatolickiego. Poszedłem więc do Krakowa, aby sobie tam jakie duchowne zatrudnienie wyszukać. Nie znalazłszy jednak w Krakowie odpowiedniej posady, znów wróciłem do Rybnika, chcąc pokoju w ojczyźnie doczekać. Gdy sposobność powrotu do Holeszowa nadarzyła się, niezwłocznie wyruszyłem w drogę. Dlaczegoś wcześnie rano, jak łotr i zdrajca po kryjomu z Holeszowa uciekał? Nie uciekałem, tylko rano, obyczajem kościelnym, wybrałem się w pielgrzymkę. Zdecydowałem się wcześnie rano wyjechać, aby uniknąć skwaru południa, w czasie którego wędrowiec woli w cieniu odpocząć. Zresztą, gdybym się poczuwał do jakiejś zdrady ojczyzny i obawiał się uwięzienia, nie byłbym wracał do Moraw, a tym bardziej do Holeszowa. Dlaczego zwodziłeś twoimi katolickimi naukami ludmi poddany? Dlaczego naruszałeś pokój między ludem? W jakim celu rozsiewałeś niezgodę między szlachtą i poddanymi? Po co prowadziłeś papieżowskie dysputy? Jesteś więc buntownikiem ludu i burzycielem pokoju. Dlatego zasługujesz na okropną karę. Nie zwodziłem nigdy ludu pieczy mojej kapłańskiej powierzonego, lecz głosiłem jemu naukę zbawienną. Błądzących odprowadzałem od grzechu kacerstwa i zachęcałem ich słowem i przykładem do nawrócenia się na łono Kościoła Świętego. Jeżeli powstawały jakieś konflikty ze względu na wiarę między katolikami i protestantami, nie moja w tym była wina, gdyż zawsze katolikom odradzałem religijne dysputy z protestantami. Nauczałem, iż sprawy dotyczące wiary należą już z urzędu kapłańskiego do proboszczów i duszpasterzy. Co się zaś wiąże napominaniom o dziesięciny mi przynależne, broniłem ich z racji obowiązku kapłańskiego, regulowanego przez prawo Kościoła katolickiego. Nie rozsiewałem niezgody między szlachtą i poddanymi. Gdy zatem względem dziesięcin na drodze polubownej niczego nie dopiąłem, zwróciłem się w ten czas do władzy prawowitej, czekając z cierpliwością sprawiedliwego wyroku. Niesprawiedliwości nigdy nie pragnąłem i nie żądałem, ani też granic przyzwoitości i prawowitości nie przekroczyłem. Słuchaj, zatwardziały księże, nie drwisz z nas jako z głupich dzieciuchów. Nie chcesz dobrowolnie prawdy nam wyjawić, to my za pomocą skrzypca już ją wydobędziemy ze zatwardziałego serca twego. Nie ujdziesz tej katowni, jeżeli takimi kłamstwami i wykrętami nas będziesz karmił.
Dzisiaj ci się udało, ale jutro tu wrócimy. Chodźmy, szanowni panowie sędziowie. Któż zaszczycił nasze skromne progi? Oto i on, sędzia miejski Jan Scintilla. Nasi ludzie długo wielmożnego sędziego szukali. Nie będę ukrywał, że ten pożałowania godny sąd stanowi pogwałcenie wszelkich praw. Nigdy bym nie naraził mojego urzędu na szwank, biorąc udział w tym haniebnym procesie, gdyby mnie nie zmuszono do tego siłą. Milcz, błędnie widzący rzeczywistość katoliku. Kto ciebie w ogóle powołał na urząd sędziego miejskiego? Sąd nasz, utworzony przez hetmana ziemskiego Władysława Żerocina oraz zgromadzonych stanów, rozpatruje sprawy szybko, a ty, Scintillo, opóźniasz obrady. Zobacz, jak sprawiedliwość nasza traktuje zdrajcę ojczyzny. To, co czynicie tu z księdzem Janem Sarkandrem, woła o pomstę do nieba. Czyżby? Fortuna kołem się toczy, a my tu dla Sarkandra mamy piękne koło skrzypca. Uwijaj się, Kacie, złap go i zgotuj mu mękę na skrzypcu, bo z tym zatwardziałym papieżnikiem nie będziemy dłużej żartować. Jeżeli pierwsza męczarnia go nie zmiękczy, nastąpi ostrzejsza. Do roboty więc, Kacie. Czcigodni panowie, widzę, że Wszechmoc Boża dopuszcza, by mnie z waszej ręki męka spotkała z powodu mojej podróży do Polski. Dziękuję nieskończonej dobroci boskiej za wszystko, co na mnie dopuszcza. Błagam Boga z całego serca, by wam za grzech nie poczytał tego, co postanowiliście ze mną zrobić, a także by wam wszystkie wasze winy łaskawie darować raczył. Przy tym wszystkim oświadczam jednak uroczyście, przed Panem nieba i ziemi, że nie tylko o sprawach, o które mnie posądzacie, nic nie wiem, ale też żadnego w nich nie brałem udziału. Nie ukrywałbym przed wami niczego, cokolwiek bym wiedział, nawet wtedy, gdyby dotyczyło to mojego ojca lub matki mojej. Gdybym zeznawał inaczej niż dotąd, dopuściłbym się kłamstwa i obciążyłbym swoje sumienie. Naruszyłbym prawdę i zgubiłbym duszę przed Bogiem. Zaklinam was w imię Boże, abyście mi uwierzyli i zaprzestali tego niesprawiedliwego śledztwa. Uszanujcie godność moją kapłańską, dusz waszych i dobrego imienia waszego nie traćcie, bo takim postępowaniem hańbę tylko potomstwu waszemu zostawiacie. Kacie, zdzieraj suknię z klechy, znów nas na litość bierze. Dobry jest z tymi modłami. Najlitościwszy Boże, szczerze wyznaję, że za grzechy moje, którymi Twą dobroć obraziłem i gniew Twój na siebie ściągnąłem, zasługuję na najsroższe męki. Mimo to proszę Cię, najdobrotliwszy Panie i Boże, ponieważ nic nie wiem o tym, o co mnie oskarżają, ani w tym żadnego nie brałem udziału, byś mi wszechmocną łaską swoją dopomógł cierpliwie znieść wszystkie czekające mnie męki i boleści. Już naprzód ofiaruję ci je w łączności z tą męką, którą niegdyś Syn Twój najmilszy, Jezus Chrystus, na krzyżu poniósł. Panie Boże, kieruj Ty moim sercem, moim językiem, każdym zmysłem i każdym słowem moim i prowadź mnie łaską swoją po ciężkiej drodze boleści, abym siłą cierpienia pokonany, ani myślą, ani słowem od prawdy świętej, a Tobie drogiej, nie odstąpił. Gdyby mi się jednak jakie słowo wymknęło przeciw woli mojej, niezgodne z dotychczasowymi zeznaniami moimi, a obrażające najwyższego i świętą prawdę, to je teraz, będąc jeszcze przy zdrowych zmysłach, najuroczyściej wobec Ciebie, Boże mój, i całego dworu niebieskiego odwołuje
Was zaś, którzy tu jesteście obecni i cały świat, wzywam na świadectwo, że kłamliwych słów wymuszonych torturami wyrzekam się. Ty zaś, najłaskawszy Panie i Boże, przyjmij litościwie to moje oświadczenie i uznaj je za święte i niewzruszone przez zasługi Twojego najmilszego Syna, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych. Amen. Wzruszające. A jakie pokorne nagle. Sam księżulek szaty ściąga i do katowni idzie. Dobre sobie. Kacie, mniej roboty mieć będziesz. Panie, wybaw duszę moją od ust przewrotnych i od języka zdradliwego. Wielbić będę Pana każdego czasu. Chwała Jego zawsze na ustach moich. Bogu mojemu śpiewać będę, póki mi życia stanie. Po co chodziłeś do Polski? Co tam robiłeś? Jakie tam sprawy ci powierzono? Postaw, o Panie, straż ustom moim i bramę obronną wokół warg moich. Nie daj, by serce moje skłaniało się do rzeczy złych, do szukania wymówek z grzechów moich. Ty, buntowniku, zdrajco ojczyzny, jeszcze śmiesz się zapierać? Czy chcesz być bardziej męczony? Prześladowcy moi radować się będą, gdy ja się zachwieję. Mocniej naciągnij łotra, aby wszyscy zdrajcy, którzy się w nim kryją, z niego wylecieli. Idźmy do rzeczy. Gdzieś zostawił koniuszego Lobkowica? Co ten niegodziwiec w Polsce robił? Czy to prawda, że ci się z niczego nie zwierzył? Nie wiem, dokąd koniuszy Lobkowica dalej się udał i w jakiej sprawie, czy poselstwie, gdyż mi się z niczego nie zwierzał. Gdyby nawet chciał mi się zwierzać, to nie mógł, ponieważ ja nie rozumiem ani języka niemieckiego, ani włoskiego, którym on się wysławia. On zaś nie zna ani języka morawskiego, ani łacińskiego, którym ja mówię. Także o rzeczach ważnych i doniosłych nie mogliśmy ze sobą rozmawiać. Mocniej naciągnij łotra, aby wszyscy zdrajcy, którzy się w nim kryją, z niego wylecieli. Jezus, Maria, Anna. Ty, buntowniku, zdrajco ojczyzny, jeszcze śmiesz się zapierać? Chcesz być bardziej męczony? Cokolwiek Bóg najmilszy na me grzeszne ciało dopuścił i jeszcze dopuści, za to wszystko chwalę i błogosławię święte imię. Pan Bóg wie, że nie posiadam żadnych informacji w związku z tym, o co mnie podejrzewacie i wypytujecie. Ufam także najmocniej, że najmiłosierniejszy Bóg tak strzec będzie języka mego i nadal nim kierować będzie, abym w niczym przeciw prawdzie i jego najświętszym przykazaniom nie wykroczył. Zresztą uznaję, że z boskiego dopuszczenia w waszej mocy jestem tak długo, jak się Bogu podoba. Niechże się ze mną dzieje według najświętszej woli Jego, której się zupełnie powierzyłem i jeszcze raz się oddaję. Za was zaś, szanowni panowie, będę się jak najgoręcej modlił, by wam Bóg najmiłościwszy tego za grzech nie poczytał, co ze mną robicie, ale by was strzegł od wszystkiego złego i swej łaski i błogosławieństwa wam udzielił. Na dzisiaj kończymy z tym zdrajcą ojczyzny. Idziemy, panowie sędziowie.
Wiemy wszyscy, że ty i Lobkowicz jesteście zdrajcami ojczyzny. Powiedz nam, co robiłeś w Polsce? Daremnie dotąd kłamałeś. Jeżeli się nie przyznasz, doznasz jeszcze surowszych męczarni niż tych, których dotąd zaznałeś. Wiesz, co czeka zdrajców? Nie bądź więc tak zatwardziałym i wyznaj, co i tak już wiemy. Tyś powołał Polaków do naszej ojczyzny na jej zgubę. Wyznaj, czego od ciebie chcemy. Miałeś dotąd dość czasu do zastanowienia się nad swoim położeniem. Mów więc prawdę. Moi panowie, dzięki Bogu wiemy dobrze, co to znaczy prawdę mówić i jak obrzydliwe jest w oczach Boga i ludzi kłamstwo. Dlatego też potwierdzam jeszcze raz uroczyście, co to mówiłem o mojej pielgrzymce do Polski. Udałem się do Częstochowy, żeby wypełnić ślub uczyniony na cześć Przenajświętszej Panny Maryi. Odwiedziłem Kraków z myślą, że tam będę mógł posługą duchową służyć, gdyż w Rybniku dowiedziałem się, iż probostwo moje w Choleszowie predykanci zajęli. Pielgrzymka była jedyną przyczyną podróży mojej do Polski. Nigdy z panem baronem z Lobkowic nie rozmawiałem o czymś innym, jak tylko o rzeczach duchownych, nie odnoszących się do jego sumienia. Dobrze, szlachetni panowie, wiecie, że w kraju nie brak ludzi śmiałych i doświadczonych w politycznych sprawach, więc też i Lobkowic nie miał potrzeby w wykonaniu podobnych planów posługiwać się ubogim, nic nieznaczącym kapłanem, który się na polityce, obyczajach dworskich i wojskowości całkiem nie zna. Stąd sami panowie możecie wywnioskować, jakim oszczerstwem są te wszystkie zarzucane mi zbrodnie. Naruszyłeś pokój umarłych, otwierałeś i zbezcześciłeś ich groby. Kazałeś trupa mojej matki z grobu wydostać i podobnie do ścierwa w ogrodzie zagrzebać. Tyś przyczyną, iż poddani w moich dobrach po katolicku się spowiadali i pod jedną tylko postacią komunię przyjmowali. Ty jesteś przyczyną tego, że pikardyjscy z kościoła świętej Anny zostali wyrzuceni i zamiast nich jezuitów wprowadzono. Twoja to sprawa, iż wielu poddanych z kościołem rzymskim się połączyło. Najmilszy panie Piotrze, wiesz z pewnością i musisz dobrze pamiętać, że do Choleszowa przybyłem 6 maja 1616 roku, kiedy już ciało twej matki poprzednio wykopano i z kościoła choleszowskiego usunięto. Już też i luterscy duchowni, jak wszystkim wiadomo, opuścili plebanie, a pikardyści szkołę i parafię choleszowską. Jeśli zaś mnie za to potępiasz, żem pełniąc urząd kaznodziejski błędy wiary wytykał, a grzechy zaś i nieprawości karał, to sam przez to zbawieniu duszy twojej największą szkodę wyrządzasz. Zresztą powiedz, czy kiedykolwiek słowem, uczynkiem lub radą uraziłem lub prześladowałem ciebie, czy kogoś spośród tu obecnych? Co zaś władza świecka dana i oświecona od Boga czyni ku obronie własnej i swych poddanych, za to ona sama kiedyś zda sprawę sędziemu, żądającemu rachunku. Tylko kłamstwem się posługujesz! Mów, co za skrzynię? Komu, czym, srebrem lub złotem napełnioną odwiozłeś z koniuszym Lobkowica do Polski? Zdrajco ojczyzny, gdzie przebywa obecnie twój współzbrodniarz? Żadnych pieniędzy u koniuszego nie spostrzegłem, ani skrzynki. Małą baryłeczkę z winem zobaczyłem u niego przypadkowo. Niedaleko Częstochowy odłączył się ode mnie. Już więcej nie zobaczyłem się z nim. Nie wiem, gdzie się obecnie znajduje. Kacie, naciągnij więcej na skrzypcu nierozmownego klechę. Może pamięć mu wróci, a boki jego pochodniami podpiecz. Jezu!
Zlituj się nad nim. Maria! Anna! Cicho tam gawieć! A ciebie, Sarkandrze, nauczymy prosić o łaskę i przyznać się do wszystkiego, czego chcemy się dowiedzieć. Na dzisiaj koniec, ale znów tu wrócimy, mości panowie. Już kolejną dobę tracimy w więzieniu. A wiesz ty, księżulu, jaki dzisiaj mamy dzień? Jego ostatni. Mości panowie, wznieśmy jeszcze raz toast. Dzisiaj, 18 lutego 1620 roku. Pytam cię ostatni raz. Jaka była przyczyna twojej podróży do Polski? Czego dowiedziałeś się od koniuszego barona Lobkowica? Po co wywiozłeś pieniądze do Polski? Mów! Mości panowie, nic nie wiem. Jestem niewinny. Ty nie wiesz, jakie knuły się spiski? Jaką zdradę przygotowywano? Czy ci tego wszystkiego Lobkowic nie wyjawił na spowiedzi? A zatem wyznaj i wyjaw nam to wszystko, bo inaczej ogniem i innymi mękami spiski te z ciebie wydobędziemy. O żadnych spiskach nie wiedziałem. Co się zaś tyczy tajemnicy spowiedzi, choćby mi w niej coś takiego wyjawiono, to o tym już nic nie wiem. Ani wiedzieć chcę, ani śmiem o tym myśleć i pamiętać. A to z powodu największej i nienaruszalnej pieczęci tego boskiego sakramentu. Dlatego też chciałbym, nawet wiedział, że mnie w kawałki porąbiecie, że mnie żelazem, ogniem i najwymyślniejszymi mękami zabijecie i w popiół obrócicie, wolałbym przecież to wszystko z łaską Bożą znieść, aniżeli na moment przeciwko tej tajemnicy zgrzeszyć. Uchwyć tego padalca! Wyciąg na skrzypcu, ile tylko zdołasz! Pal, męcz i dręcz go, a na głowę jego wbij żelazną obrączkę. Postaw, o Panie, straż ustom moim i bramę obronną wokół warg moich. Nie daj, by serce moje skłaniało się do rzeczy złych, do szukania wymówek z grzechów moich. Kacie, widzisz, drwi z twego rzemiosła, ale to, co wymyśliłem, na pewno powali go. Kacie, w mieszaninie z oliwy, łoju, żywicy i smoły umaczaj pierze i obleb nim jego ciało, a następnie podpal. Jezus! Maria! Anna! Jak was taka żałość przejmuje, to może chcecie go zastąpić? Pytam cię, Sarkandrze, ostatni raz. W jakim celu do Polski jechałeś? Jaką wiedzę posiadłeś od Lobkowica na spowiedzi? Mów! To nieludzkie trwanie w jego milczeniu. To czary. Nic jak czary. Trzeba tedy czary wypędzić czarami. Kacie, obetnij Janowi w kształcie krzyża nieco włosów z głowy i brody. Następnie obetnij paznokcie z palców.
Teraz spal, co obciąłeś na popiół. Dobrze, dobrze. Kacie, zmieszaj popioły z wodą. Oto mikstura na czary. Daj mu do wypicia. Jeszcze tu przyjdziemy i wtedy na pewno mówić będziesz, kiedy kat przypiecze twe boczki. Gotuj się jeszcze na większe udręczenia i męki. Nie spodziewam się już niczego, jak rychłej śmierci, gdyż moje ciało całe zranione i wyniszczone nie będzie już miało sił do zniesienia jakiejkolwiek męczarni. Szanowni panowie sędziowie, to, czego tu dokonaliście z księdzem Sarkandrem, samo w sobie jest obrzydliwym procederem. Słyszałem, że jutro chcecie jeszcze bardziej maltretować Jana. Stanowczo się temu sprzeciwiam ze względu na rangę mego urzędu. Takiego samego zdania są notariusz Paweł Słacki i radny miejski Rudolf Mandel. Jan Sarkander jest bliski śmierci i tortur nowych nie wytrzyma. Zresztą ten rodzaj tortur sprzeciwia się wszelkim prawom i poczuciu przyzwoitości. Nalegam, abyście zakończyli śledztwo i tortury księdza Jana Sarkandra. Ruszaj się, Klechu, ale jesteś ciężki. Chodź, tu się położysz. Odpoczywaj, ale bez tych wygód. Wygody ci są niepotrzebne. Wystarczy, że ci te cuchnące rany przemyję. To straszny smród. Jak można tak? Jeszcze kogoś licho niesie. Dobry wieczór, dozorco. Nazywam się Jan Rudolf Mandel. Jestem członkiem Rady Miejskiej Ołomuńca i notariuszem. Dobry wieczór. Czego chcesz, panie? Chciałbym ulżyć cierpienia szlachetnemu kapłanowi Janowi Sarkandrowi. Niech szczęśnie. Nie zasługuje na litość. Każdy zasługuje na miłosierdzie. A przyniosłem dla ciebie w podzięce za opiekę baryłeczkę najprzedniejszego miodu. Baryłeczka, pełna baryłeczka. Wiesz, co lubię. Powiedz mi, zacny panie, co mogę dla ciebie zrobić? Chciałbym jutro przynieść rzeczy dla księdza Jana. W takim razie bądź o 8:00. Dobrze. Dobranoc. Dobranoc. A ja się zaopiekuję tą baryłeczką. Masz szczęście, Klecho, masz szczęście. Chętnie przecież znosicie głupców, sami będąc mądrymi. Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje. Najlepszy stwórco świata, który tworzy światło dni, wysłuchaj, gdy ogarnia ciemna otchłań modlitw płaczących, by dusza winą obarczona nie była pozbawiona daru żywota.
niech zapuka do bramy niebieskiej, weźmie nagrodę żywota. Unikajmy grzechu każdego, zmywajmy wszelką winę. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Nazywam się Jan Rudolf, a to jest moja 7-letnia córka oraz zacna pani Barbara Jurytek. Ojcze, jakże wielkie, jak niewymowne cierpienia znosisz. We wszystkich, nawet największych mękach doznaję przeobfitych pociech i nie dbam na żadne boleści. Zostaniesz tu trochę i przypilnujesz księdza. Jak się przewróci, to po nas przyjdziesz. Usiądź sobie o tutaj na krzesełku. Bogiem. Heleno, cudownie, że Janek urodził się roku pańskiego 1576. Tak jak świętą rodzinę Bóg obdarzył synem w trudnym czasie spisu powszechnego za panowania Heroda, tak nas w czasie zamętów historii takie szczęście spotyka. Masz rację, mężu. A kiedy syna naszego oddamy pod opiekę Boga, będziemy mogli przygotować się do Wigilii. Tak właśnie będzie. Dla całej naszej rodziny to będą wyjątkowe święta. Dzieci pewnie nie mogą się już doczekać, jak wrócimy z dzieciątkiem i będziemy spożywać za jego pomyślność wieczerze. Panie Boże, racz błogosławić naszemu synowi. Panie Boże, Tobie powierzamy Jana. Prosimy, nie odwracaj swego oblicza od dziecka naszego. Niech Pan zgodnie ze swą łaską spogląda na życie jego. Chłopcu dajemy na imię Jan. Wypisz, Panie niebios, swą łaskę w jego sercu. Amen. Amen. Czy chcecie, aby Jan otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chcemy. Janie, ja Ciebie chrzczę imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Matko, czy koniecznie musimy opuszczać Skoczów? Janku, już ci tłumaczyłam, że na Śląsku Cieszyńskim jest bardzo niebezpiecznie. Protestanci czynią nasze życie trudnym. Ojciec nie żyje, szkoły pozamykane. Gdzie chcesz pobierać nauki? Janek, nie martw, przy Boże będziemy mieli dom i nikt nie będzie nas zaszepiał. Mamusiu, pomódlmy się do Czarnej Madonny przed wyjazdem. Jak wtedy, gdy z tatusiem... Chłopcy, stańmy do modlitwy. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kochani, nie będziemy udawać, że wszystko jest tak, jakbyśmy sobie życzyli. Nie będziemy tańczyć, gdy jesteśmy w żałobie, bo opuścił nas ojciec, a teraz my musimy opuścić nasz ukochany Skoczów. Pamiętajcie, w życiu będą zdarzały się trudne chwile i wtedy zawsze powinniście sobie pomagać. A kiedy to, co was spotka, przerośnie wasze siły, módlcie się do Maryi, naszej Matki, aby ona wypraszała, dodawała sił. Życie to droga, przez którą trzeba przejść i zachować światłe oczy serca. Chodźmy. Do przybora. Chodźcie. Z dawna Polski tyś królową ma. Przemów słowo Maryjo, ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo weź w porękę, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo. Święta Mario, wspomóż nieszczęśliwych, wesprzyj bojaźliwych, pociesz zasmuconych. Módl się za lud, stawiaj się za klerem, przyczyń się za niewiastami Bogu poświęconymi. Niechaj doznają Twego wsparcia wszyscy, którzy obchodzą święte wspomnienie Twoje. Dozwól, prosimy Cię, Panie, aby słudzy Twoi cieszyli się ciągłym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną chwalebnej i błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, uwolnieni od smutków doczesnych, doszli do radości wiekuistych. Jest już nasz prefekt z Dolicji Mariańskiej, Jan Stentylla. Biegnijmy! Szybko, Sarkander! Witam wszystkich na ostatnim spotkaniu Bractwa Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi, gdyż niedługo kończy się ostatni semestr naszych zajęć w Ołomuńcu. Niektórzy z was podejmą naukę w Pradze, tak jak Jan Sarkander. Gratulujemy!
Gdziekolwiek los nas nie rzuci, pamiętajmy, by czcić i wzywać niepokalanie poczętą Boga Rodzicę, wychwalać ją pod tym tytułem, bronić słowem i pismem przed nieprzyjaciółmi jej godności i zaszczytów. Pomódlmy się do Matki naszej Bogu Rodzicy. Dziękuję za opiekę. Nie płacz. We wszelkich mych boleściach, które cierpię, czuję przecież w sobie niewypowiedzianą rozkosz, którą zwyciężam wszelkie utrapienia. Za wszelką radość poczytujcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie. Ania, tu z tobą zostanie. Ja jeszcze muszę się udać na posiedzenie Rady Miasta. Dziękuję. Jak ci na imię, dziecko? Mam na imię Ania. Anna. Nareszcie, Anno. Zapamiętaj dzisiejszą datę, 3 września 1606 roku. Data szczęśliwej umowy małżeńskiej, która pieczętuje nasze uczucie. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu. Anno, mam niespodziankę dla ciebie. Kupiłem nam dom w Brnie i nie uwierzysz, winnicę niedaleko. Oto przede mną winnica moja, moja własna. Belkami naszego domu są cedry. O, jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy. Miły mój, najznakomitszy spośród tysięcy.
radością naszego zwycięstwa. Przy przym biciu serc tak słusznie Cię miłują dziś. Dziewczęta wśród kwiatów woni, nie obce jest im zazdrości uczucie. Gdy na mnie wzrok swój skupiasz wciąż. Nie odchodź, Anno! Dlaczego pogrążony jesteś w smutku, młodzieńcze? Nie mam już tego marzenia, które porywało mnie do pełni życia. Straciłem radość życia i tylko smutek gości w mym sercu. Jej już nie ma. I sprzedałem to marzenie wspólnego losu. Sprzedałem winnicę. Nie wydawaj duszy swojej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Czego chcesz ode mnie? Nic o mnie nie wiesz. Myślę, że ta winnica nie była ci pisana, ale jak uspokoisz serce, to znajdziesz prawdziwą winnicę. Będziesz gorliwie w niej służył. Niech Pan da ci światłe oczy serca. Szczęść Boże, księże Janie. Janie, słaby jesteś, wyczerpany. Oszczędzaj się w odmawianiu brewiarza. Śpiewał będę Panu mojemu, póki żyć będę. Gdy będę w ucisku, wołał będę do Pana, a wysłucha mnie. On wywiedzie duszę moją z głębi boleści. Język mój cały dzień pamiętać będzie na sprawiedliwość Jego, a nie zamilczy chwały Jego. O najmilsi ojcowie, chwalcie ze mną Pana bez ustanku. Wspólnie pomódlmy się z księdzem Janem. Ułam łaknącemu chleba Twego, a ubogie i tułające się wprowadź do domu Twego. Gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go, a nie garć ciałem Twoim. Bogu niech będą dzięki. Tarczą ogarnie Cię prawda Jego. Tarczą ogarnie Cię prawda Jego. Nie ulękniesz się od strachu nocnego. Prawda Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tarczą ogarnie Cię prawda Jego. Aniołom swoim Bóg rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Boże zastępów, nawróć nas i okaż nam oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Powstań, Chryste, wspieraj nas i wyzwól nas dla imienia Twego. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Bracia, postarajcie się, abym doznał tej pociechy i poproście do mnie księdza. Na drogę wieczności chciałbym otrzymać ciało i krew pańską. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podniesie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Amen. Wróć się, duszo moja, do spokoju swego, bo dobrym dla Ciebie okazał się Pan, bo wyrwał duszę moją od śmierci, oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku. Pragnę podobać się Panu w krainie żyjących. Oh, see.
Bijemy, bijemy. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę panią reżyser, panią Ksymenę. Prosimy do nas. Pani reżyser naszej. Jeszcze. No. Naszego proboszcza. Mariusz Szczygieł napisał kiedyś takie słowa. Teatr może być nieczynny z powodu choroby aktora. Gorzej, jeżeli jest nieczynny z powodu choroby widza. Ta sztuka rodziła się z ogromnym bólem, w ogromnych trudnościach. Miała być wystawiona rok temu. Ograniczenia związane z pandemią, zamknięte teatry, puste widownie. Ale była też ogromna determinacja wielu osób, które bardzo chciały, aby ta sztuka została wystawiona. I stało się. To, co zobaczyłeś, szanowny widzu, to pochylenie się nad postacią świętego Jana Sarkandra. Ponowne odkrycie czegoś pozornie oczywistego, że był człowiekiem z krwi i kości, który przeżywał to, co przeżywa każdy z nas. Piękne chwile, ale i trudności. Czas, kiedy wszystko jest oczywiste i proste, ale też i rozterki sumienia. W najbardziej trudnym momencie, momencie tej najwyższej próby, pokazał, że zawsze być warto człowiekiem sumienia. I mamy okazję coś przemyśleć, spojrzeć w głąb siebie. Jak powiedział Sławomir Mrożek, teatr jest praniem sumienia. I za tę możliwość chciałbym podziękować pani Ksymenie Borowiak za napisanie i wyreżyserowanie tej sztuki. Księdzu Tomaszowi Gwoździewiczowi za inspirację i zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Wszystkim tym, którzy stanęli na tej scenie, jak i tym, których nie widzieliśmy podczas przedstawienia, a było was ponad 50 osób, wiele godzin poświęconego czasu, ale też wspaniały dar serca dla nas widzów. Podziękowanie kieruję do Miejskiego Centrum Kultury Integrator w Skoczowie, do pani dyrektor Julii Raszka, do wszystkich pracowników za ogromną pomoc i życzliwość. Panu Marcinowi Machejowi, który zrealizował to nagranie. Rodzicom, mężom i żonom za to, że wasi bliscy mogli tutaj być, że zgodziliście się na to, aby odeszli z domów i poświęcili czas na próby, abyśmy mogli
ten wspaniały spektakl przeżyć. Każdej osobie, która w jakikolwiek sposób przyczyniła się do powstania tego przedstawienia. Jerzy Szaniawski napisał: nie wszystko się kończy po opuszczeniu kurtyny. Odpowiedz sobie na pytanie, szanowny widzu, które w tym mieście przed 26 laty postawił święty Jan Paweł II. Czy jesteś człowiekiem sumienia? Naprawdę bardzo serdecznie wam dziękujemy. Jako księża, myślę wszyscy, i ksiądz Juliusz pięknie, jako biskup i ksiądz proboszcz tutaj z nami obecny, ale też księża, którzy naprawdę tutaj śledzili, ksiądz Darek, ksiądz Bartek, oni tutaj jakoś tam się interesowali tym. Ja wiem, że to jest taki mały gest, ale naprawdę z całego serca wam bardzo dziękujemy. Przyjmijcie po takim małym kwiatuszku. Niech to będzie wyraz naszej życzliwości, wielkiej miłości do was. No i naprawdę wielkie podziękowanie za zaangażowanie. Słuchajcie, to po prostu przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Po tej próbie ostatniej w środę, jak ja to tak filmowałem, trochę jak pan Marcin, bardziej nieudolni, to byłem już pod wrażeniem. Natomiast dzisiaj, jak to będzie wyglądało tak jak na tym małym monitorku, to po prostu będzie rewelacja. Naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy. Przyjmijcie po takim małym kwiatuszku, żeby on jakoś przypominał te nasze wielkie podziękowania dla was wszystkich. Serdeczne dzięki.